Dołącz do nas w tej niezwykłej przygodzie w stolicy Zanzibaru, gdzie spędzimy noc w sercu Stone Town. Odkryj uroki miasta, doświadcz tętniących życiem nocnych rynków i zanurz się w bogatej historii i kulturze tego czarującego miejsca. A dziś, moi drodzy, zaczynamy nową przygodę. W kontynentalnej Tanzanii. A przygodę tą rozpoczynamy na promie... Z Zanzibaru do Dar es Salaam. Zostańcie z nami. Patrz, jak go podskakuje na tych cegłach. Ja nie wiem, to się źle skończy. Dobra, oficjalnie chyba się zgubiliśmy. Zero pojęcia, gdzie jesteśmy. No i wracamy w dużym pośpiechu do hotelu, bo to chyba krewetki w Lokmanie. Patrzcie na Natalię, jak ona wygląda. A tutaj w ogóle ten ziomuś jest dobry, z tą babką są razem, bo nas poprosili, czy możemy ich przepuścić, bo są z dzieckiem. Zobaczcie, babka ma dziecko, torbę na głowie, a on sobie stoi wyluzowany. Natalia, jak zje, to będzie mogła się pójść kąpać. A ty, Zenon? Jak mnie zjesz, to nie będziesz się kąpał. Nie ignoruj mnie. Mówię do ciebie. Wyglądasz na znudzonego. A tak zostawiamy pokój, porządeczek, wszystko ogarnięte. Jeszcze sprawdźmy, czy tutaj nic nie zostało. Wszystko wzięte, dobra. Ale powiem wam, kąpiel z takim widoczkiem palmy. No może to nie jest jakiś tam mega bogaty widok, ale jednak palmy są, no. Cholera, zamknięte car wash. Chcieliśmy umyć jeszcze auto, bo to skandal takie coś oddać, ale... Zamknięte. Myślisz, że jak wpiszemy w Google car wash? Nie wydaje mi się, że to tak tutaj działa. Ewidentny brak chodników, to da się zauważyć na pierwszy rzut oka. Także, tak zwane. Także taka mała porada, bo widzieliśmy tutaj ostatnio muzungu z dzieckiem w wózku. Jeżeli planujesz przyjechać na Zanzibar z małym dzieckiem, warto zabrać jakieś nosidełko, bądź coś tego typu. Tu macie o rozpiskę, kiedy będzie full moon. Tu jest dziura na dziurze i tak ciężko ominąć czasami, bo jak ominiesz lewym kołem, no to wpadasz tym prawym. I tak się zastanawiamy z Łukaszem. Skąd tutaj tyle dziur w tych drogach? Tutaj nie patrzcie na to, bo to jest akurat droga w ruinie, ale jak się jedzie, często jest bardzo dużo dziur. No i w Polsce mówi się, że to od mrozów podchodzi gdzieś woda, zamarza, rozsadza. A tutaj przecież mają cały rok ciepło i skąd, od czego robią się te dziury? Jak ktoś wie, dajcie znać. Jeśli jesteś specjalistą w dziedzinie budowania dróg, konstrukcji... Dziurologii. Teorii dziurologii, pisz w komentarzach. Ale patrzcie, tu jest taka droga, która wygląda dokładnie tak samo, jak byliśmy tutaj 2 lata temu. I wtedy myśleliśmy, że to jest droga po prostu tymczasowo w remoncie. A po prostu najwidoczniej to jest taka droga. I tutaj te wszystkie palmy, ta cała roślinność jest cała w tym kurzu, w tym brudzie. Szare tutaj. A tutaj mieszkają ludzie pośród tego wszystkiego. To jest w ogóle niepojęte. Pan sobie jedzie w japoneczkach, na cegiełkach, po takich dziurach. Spoko. Te cegły są luzem, przecież one mogłyby na tych dziurach się no, przesunąć. No, te cegły nie są w ogóle niczym zabezpieczone, tak jak... On mógłby spać. Tak jak... On je zabezpiecza może. Aha, okej. Okay. A tutaj pan sobie różnie palmy. Zaraz na drogę. Ja cię... Rąbię. A, ty powiedziałam. Rżnie. A, rąbię, sorry. A tutaj w ogóle zrąbali coś, to czy się zerżnęli już? Patrz, jak on podskakuje na tych cegłach. Ja nie wiem, to się źle skończy. Myślę, że to nie jest dobrym pomysłem podjeżdżać tak blisko tego pana. Zostawcie łapeczkę. Jeśli wam się podoba content, który tworzymy, chcielibyście, żeby tego było więcej, dłużej i jeszcze lepiej, to rozważcie też wsparcie nas na Patronite. To jest dla was jedna kawa miesięcznie na przykład, a dla nas to już jest jakieś realne wsparcie. Link znajdziecie na samym dole w opisie. Naszych patronów obdarowujemy personalizowanymi kartkami, ręcznie wypisanymi z każdego naszego tripa. Patroni zawsze mają pierwsze informacje, gdzie jedziemy, gdzie się udajemy, jak długo tam będziemy i tak dalej, bo to jesteście po części naszymi pracodawcami. I tak sobie podróżuje woda w butelkach plastikowych przez wyspę. Na pełnym słońcu. To musi być bardzo zdrowe spożywanie takiej wody. No ale kranowa nie nadaje się dla Europejczyków. Butelkowa na słońcu w plastiku. Bo lokalnie piją z kranu. Lokalnie piją. Niezła madzianga, co? Co o tym sądzicie?
2883 linków, czyli troszkę ponad dolara, a zarabiają tutaj $150 miesięcznie. Także ile można za to kupić paliwa? Niewiele. Jumbo! Hi, good, how are you? We're looking for a room. Słuchajcie, za $70 na Afrykę może i drogo, ale jak zobaczycie te ceny gdzie nie gdzie w innych hotelach, to by się wydawało, że to jest tani hotel. A jest naprawdę fajnie. Moi drodzy, Tarajani Market, czyli najbardziej przecenione koszty przypraw na całej wyspie chyba. Przecenione w sensie overpriced, nie? Tuna fish. Yeah, yellow tuna fish. Big. How much a fish like this? This is the 20 multiply 20. 20 times 20, 400. Yeah. Dollars. Dollars, yeah. Expensive fish. Okay, asante sana. Były świeże krewetki, a słyszeliśmy, że nie ma tu świeżych krewetek na wyspie. Ciężko znaleźć jakieś fajne miejsce do zjedzenia, do napicia się, bo albo ceny takie dla mudzungu i to tych z Europy Zachodniej, albo po prostu takie niezbyt to wygląda apetycznie. Oficjalnie chyba się zgubiliśmy. Zero pojęcia, gdzie jesteśmy. A tutaj uliczny street food w Stone Town, bardzo podobny do tego, co było w Padrze. Woda na słoneczku, jakbyście cieplutkie mieli chęć się napić. Trafiliśmy do Luk'an. Plusem jedzenia w takich miejscach jest zdecydowanie cena, minusem ciepło i ciągłe odganianie much. A zaraz zobaczymy, ile za to wszystko zapłacimy. Ale jest tego tyle, że naprawdę po kurek, jak to się mówi, można się najeść do syta. Mówią, że to jest jedna z tych restauracji, gdzie nie ma cen dla muzungu, a jest smaczne jedzenie suahili. Czy ceny są dla muzungu? Zaraz zobaczycie. No i moi drodzy, 52 500, czyli jakieś $23 za dwa obiady, gdzie to miały być ceny nie muzungu, tylko lokalne jedzenie w lokalnej cenie? Coś nie chce mi się w to wierzyć, nie polecam. Za te pieniądze można zjeść lepiej zdecydowanie. Stąd tam, czy ogólnie na Zanzibarze, ceny typowe dla muzungu, a jedzenie średnie. Muzungu, kalibu, hakuna matata rukumani. Stone Town znany jest z wąskich, krętych uliczek i tętniących życiem bazarów. Stone Town ma bogate dziedzictwo kulturowe, łączące wpływy afrykańskie, arabskie, indyjskie i europejskie. Turyści mogą zwiedzić historyczne zabytki, takie jak Dom Cudów i Stary Fort, a także spróbować lokalnej kuchni na nocnym targu. No i zaczynają zbierać butelki, nie wiem czy to z plaży, czy po prostu wyrzucać coś. Coś się rusza, bo tam w Padrze, jak byliśmy, czy w Dżambiani, to te butelki tak leżą na tych kamieniach porozrzucane i się rozjeżdża je tylko samochodami. No i słuchajcie, nie doszliśmy do najdroższej knajpy na wyspie, która jest gdzieś tam, tu już ją widać z tyłu, bo nas taka miła po drodze knajpeczka zaskoczyła. No i Cola Zero, czy woda gazowana tutaj kosztuje 1500 szylingów, tu w tej knajpce. A tam 4000 szylingów, także tu za 3000 mamy dwa napoje. Ja niestety, jak szybko zjadłam obiad, tak szybko ze mnie wyszedł. No i wracamy w dużym pośpiechu do hotelu, bo coś chyba krewetki w Luk'manie. Patrzcie na talię, jak ona wygląda. Nie doszliśmy do hotelu, wyobraźcie sobie. Jesteśmy w tym barze z jednego powodu. No coś te krewetki chyba w tym Luk'manie nie bardzo. Mam wiadomość od Łukasza.
Napisał mi, że kupimy elektrolity chyba jutro, bo wyobraź sobie, że za jeden taki woreczek tutaj 5000 szylingów, a my płaciliśmy 1000 w padze za to samo. Tą aplikę prawie, że naprzeciwko Muzeum Frediego Mercurego, uważajcie, bo nieźle działają. So, sorry, excuse me. What's the white stuff on the eggs? What's on it? Salt. Oh, this is salt. Okay, asante. Któryś raz już widzę takie coś właśnie miało jakiś nalot na jajkach sprzedawanych tak na ulicy i się zastanawiałem, co to jest. I się okazuje, że to sól. Obleciałem pół miasta, byłem tam aż w Jerdziby. Naprzeciwko Frediego Mercurego jest apteka i jej nie polecamy. Absolutnie tam nawet nie wchodźcie, sprzedawca bezczelny wręcz. Ja się pytam, po ile, to ile chcesz? Ja mówię, że zależy po ile. 3 za 10 tysięcy, 1 5 tysięcy. Ja mówię, że ja po 1000 kupowałem. On się uśmiechnął. Nie? Adios, powiedziałem. Musimy kupić jeszcze bilety na prom. Natalia wróciła do żywych. Moi drodzy, witamy w Stone Town, czyli w stolicy wyspy. Stone Town to jest część Zanzibar City, czyli takie jakby najstarsza część, całe centrum Zanzibar City, czyli stolicy Zanzibaru. Nie powiedziałem dwa razy to? Tutaj z tej okolicy można wykupić wiele wycieczek, na przykład do Prison Island, na Kupenda i tak dalej. Z każdej strony będą oferowali wam miejsce parkingowe, taksówkę, wycieczki, jedzenie. Także jak chcecie spokoju i ciszy, no nie wybierajcie się do stąd. Tutaj już porozkładane są stanowiska. Kurwa, no thank you. Właśnie o tym mówiłam przed sekundą. Tutaj już coraz więcej stanowisk kulinarnych zaczyna się dziać, ale wszystko, taka kulminacja nastąpi, myślę, tuż po zmierzchu, bo tutaj jeszcze panowie się rozkładają, to nie jest wszystko. Ale tu są i owoce morza, i kebaby, suróweczki, zupki, tradycyjne dania Swahili. No, jest tego sporo. Ale fajny placek. To jest w ogóle ten... Ten fort, tak. Arabski fort. Burzliwa i przykra historia. Był to kiedyś ośrodek handlu niewolnikami, także. Jak więcej mamy w poprzednim odcinku, zostawimy wam linka, bo tam właśnie byliśmy w miejscu, gdzie można to wszystko zobaczyć na własne oczy. Bardzo dramatyczne i takie wzruszające to było przeżycie, ale myślę, że warto to miejsce odwiedzić, będąc tutaj w Stone. W czasach zarazy tutaj było puściutko. Ani tych sklepów nie było, ani ludzi. No, koniecznie obejrzyjcie ten odcinek, gdzie tutaj jesteśmy stąd tamto i będziecie widzieli porównanie i będziecie widzieli tam te miejsca z niewolnikami i jak to wyglądało tutaj. Link wam zostawimy na dole w opisie. To już jest luksus, to już jest powiew, proszę ja was. O, super. Patrzcie na to, tutaj jest, proszę ja was, Europa w pigułce. Ciekawe, ile za ten luksus się płaci, mister. To, o czym mówiliśmy kiedyś, że mamy meczet, mamy kościół katolicki. Moi drodzy, gdybyście chcieli zatrzymać się tutaj w hotelu Maru Maru, to na dachu jest nawet impreza wieczorem. Patrzcie, światła, zaraz będą tańce, tu jest za mną basen. No bajka, bardzo chętnie bym tutaj spędził kilka dni. Pewnie Natalia też, to jest normalnie taka oaza bogactwa, gdzie dookoła macie tą biedę. Idziemy jeszcze do toalety i idziemy kupić bilety na prom na jutro do Dar es Salaam, czyli na kontynent. Jak człowiek nie docenia takich rzeczy, pewników, które ma na co dzień, jak na przykład, nie wiem, toaletę, która nie jest dziurą zasraną w ziemi. Śmierdzącą. Albo posiłek zjedzony, podczas gdy nie obsiadać się stado much. No, moi drodzy, wychodzimy z hotelu, a zobaczcie na to, jakie lustro.
jak na skrzyżowaniach, gdzieś na wyjazdach na drodze, bo jest taki ostry zakręt, że można by było na siebie wpaść. O Jezus, jak mnie wystraszyła. Ile ptaków? W ogóle wejść tam, wejść? Można tam wejść? Nie, no przecież widziałem te ptaki. No oczywiście, widz. Jak szliśmy, to ich tu pełno latało. Ja tylko odgłos puszczony. Nie. Faktycznie. No mów, więc co domyślisz. Afrykańskie wróble. O, tam widzę jakiego. No śmiesznie. A jesteście tutaj na siłę? Ktoś was zmusza do tego? Garfield. Nie, to ruchy kot. A on tu na nie poluje, patrz. Ty, faktycznie jak Garfield wygląda. Ja tylko kot, bo wszędzie taki zupełnie inny, tak jak nasz Zenek. I nie jest taki chudy jak wszędzie. A, o Jusiu, Arci, a co taki wybuciu? Moi drodzy, jak macie kasę i wybieracie się do Stone Town, to byłoby chyba nasze jedno z głównych poleceń, takie miejsce, nie? Bo macie piękne zachody słońca, jesteście blisko portu, blisko tego nocnego marketu, blisko atrakcji wszystkich w Stone Town. I luksus, jakbyście byli w Europie. Ja dzisiaj miałem fajny sposób, poszedłem z kamerą. No. I widzę, po co już pan już zagaduje, a ja widzę, że mam mikrofon, kamerę, ja tak o. I przestał gadać. To serio? No. Bo zazwyczaj ich to nie powstrzymuje po prostu na plaży, atakują cię, nawet jak masz pracę. Ale jak skończysz foto, zapraszam do mojego shopu. A ja tak chodź, że nagrywam i przestał mówić. I szedł za mną przez chwilę. Myślę, że zaraz skończę, ale nie skończyłem i... Ja dzisiaj tak próbowałam udawać taką wkurwioną, to nie zadziałało na przykład. Nie, nie, nie działa. Też zaczepiają. Ferry tomorrow for to Dar es Salaam. 35 dolarów. Yes? The last two. The last meeting from there. Last meeting. Yeah, to have a bar tomorrow. Co jest ciekawe, słuchajcie, w tym hotelu chcą, żeby zostawić kartę, jak się wychodzi, bo nie można jej trzymać blisko telefonu, bo ulegają uszkodzeniu, później trzeba za to zapłacić i żeby w recepcji ją zostawić. Także idziemy, ją zostawimy. Again us and we see you soon. Ja obstawiam, że Jumbo, what is it about? What's going on? Yeah, I know what's terrible, but what's exciting about this experience? Why are you doing it on the street? Is he guessing how much I weigh or something? No. You can just check your weight. Yeah. Oh. Okay. And that's it. Yeah. No, I know what my weight is. You know your weight. Yeah. Right. Maybe if we know your weight, it's okay. I thought it's some kind of contest or just something. Just stop what has to. Okay. Yeah. Is it because not many people have it at homes here? No. Because in Europe, everybody have it at home. But here we don't have. Oh, that's why people come to check it. Of course. Oh, just like now I understand. Yeah. How much you charge? 200 shillings. Oh, 200 shillings. If I have change on my way back, I do this. Okay, see you later. Słuchajcie, mi to rozwaliło normalnie łeb, nie? Dlaczego z wagą siedzą na chodniku? Ja mówię, co to jakaś atrakcja, ja czy oni zgadują to, ile się... No, czy on może siedzi i zgaduje ile ja ważę, czy to jest jakiś konkurs? I się pytamy, czemu, o co tu chodzi, a pan mówi, że można się zważyć. A i tak dopiero doszedłem do wniosku, mówię, bo w Europie my wszyscy mamy wagi w domach. On mówi, nie, tu nie ma nikt wagi w domu. I przychodzą ludzie się ważyć na chodniku, na ulicy i zapłacić tam 200 szylingów i można się zważyć. Maradona captain. We are way too long time. 1 minute and explanation my table free looking. Nie da się przejść. A jak nas zobaczył białych, już jakiś jeden mu daje znać, nie? Mandazji. Że oni nas pączki może mówią. Pączki idą, pączki. My... Czy ja wyglądam jak pączek? Nie, Lisbon. No właśnie. Wiemy, jak my już znamy Swahili, wiemy, Andazji to jest jeden. A Mandazji, czyli pączusie idą. A już przez chwilę myślałem, że on nas prowadzi, żeby gdzieś nas opierdolić. Thank you very much. Santosa. Do you have like no alcoholic beer? No? I can't find it here in Zanzibar. Nobody has it. Sorry? Not on the island. Not on the island. Yeah, that's what I thought. You're sure that it's not here? Okay, then I start. Oh, you're living here and that's what you do, you bring it down, oh, okay, so... It's definitely not here.
Okay, so I stop asking then. Thank you very much. A ten pan tutaj powiedział, że bezalkoholowego piwa na Zanzibarze nie dostaniecie. Usłyszał, jak ja chciałem zamówić jedno, bo on sprowadza cały alkohol na Zanzibar i takiego piwa po prostu tutaj nie ma, czyli mogę przestać pytać. Ale dziwne, że nie zorientowałeś się po 40 razie, jak powiedzieli, nie? Nie, nie wszędzie nie pytałem, ale w paru miejscach pytałem i w niektórych nawet dziwnie się na mnie patrzyli, jak to piwo bez alkoholu. Patrzcie, co tutaj dostałem. Nudle z wołowinką. Sushi pyszne, nudle bardzo dobre, chociaż mi bardziej smakowały w tej wegańskiej restauracji w Padze. Tam były naprawdę rewelacyjne. Jak macie ochotę wyskoczyć na coś innego, to możemy tą knajpę polecić. A jeszcze co możemy wam polecić? Chyba nasz hotel, jeżeli macie płynąć promem. To jest w tak rewelacyjnym miejscu, że wychodzicie i prawie naprzeciwko macie prom, gdzie się odpływa na kontynent. Także gdybyście planowali odwiedzić kontynent promem, hotel jest świetny. Mówię tak, ten pan do nas zagadał, że sprowadza cały alkohol na Zanzibar. Gdyby to były czasy, kiedy jeszcze piłem, to już bym tam z nim siedział i się skumplował. Pomyślcie, jak dobrze jest kogoś takiego znać. Nie? Jak nigdy, codziennie. Asklin? Czyszczą dupę? Asklin? No, ice cream, od tego przyjąłem. Asklin? Tysiączek. Tysiącą dasz? No, jest 50 centów niecałe, moja droga, 40 centów. To za dużo, on powiedział, że 500 chce. 200. Jezu. Ile to jest 200? Nie wiem, 3 centy. Tak? Yes, you're back. Yes. Hello, I'm back. I want to check how much I make. Zobaczmy, ile Łukasz ma. O, ile? 94.2. Hey, that's not bad. What do you think? How much I weigh? Maybe, I guess. Guess. I guess maybe around 60. If you guess, I guess maybe like perfectly, we give you 1,000 more. Oh my god. Exactly. Yeah. Maybe it's 62. Yeah. Okay. Yes. Are you sure? Oh good. God, come on. Sorry. Have a good time. Welcome. And good luck with the business. Bye. Dzień dobry, moi drodzy. Tak wam tylko chciałem pokazać przed wyjazdem z hotelu, co to znaczy. Czyli nie do picia albo osobistego użytku. Nie wiem, co to znaczy. W każdym razie zbieramy się. Spakowani, dwa plecaki. Jeden z przodu, drugi z tyłu. Teraz w drogę do Dar es Salaam, gdzie spotkamy się z Frankiem. Pamiętacie Franka chyba, nie? Z poprzedniej podróży. No tak. To ten Frank Safari, tak go nazwaliśmy. To ten ziomek, który organizuje safari z nami. Także do zobaczenia w drodze i na miejscu. Zmiana, zmiana klimatu totalna naszej podróży. Mamy inne wejścia do VIP-owskiej loży. Powiem tylko tyle, że dla VIP-ów, ale nie dla ludzi z epilepsją. Natalia poszła kupić wodę, bo musi łyknąć sobie Ave Maria. Troszkę buja na boki, boi się, że będzie się czuła niedobrze. Chociaż jak ruszymy, to jest speedboat, ono nie będzie bujać na boki, mówimy jej, ale nie weźmie, w razie czego. Nie zaszkodzi. Jak na Afrykę, to jak to jest economy class, to ja nie wiem, co mają VIP-owskie, bo to jest całkiem sympatycznie i przyzwoicie. I moim zdaniem wydawanie więcej pieniędzy nie ma chyba sensu. Znaczy nie wiem, co tam mają, ale dla mnie nie ma. Ja to jest omlet. What is it about? Pytać po ile? Nie, ale to happy. Pamiętajcie o komentarz, łapka, subskrypcja. Żegnamy Zanzibar. Bye bye Zanzibar. Słuchajcie, mamy dzisiaj, Rado wpadł do głowy, nowy plan na podróż. Wiesz, że ja zapomniałam, co ty do mnie mówiłeś? Bardzo ekscytujący plan, nawet Natalia go nie pamięta. Ja jestem tak podekscytowany, że ciężko jest to opisać słowami i niedługo się z wami chyba podzielimy ten plan. I to w końcu Łukasz coś wymyśli, bo to zawsze ja wymyślam wszystko. Boże, to genialne. Ja jak wymyślę, to już genialne po prostu.
No dobrze, w porządku. Także niedługo powiemy, patroni nasi dowiedzą się pierwsi, a z czasem gdzieś wspomnimy o tym na naszym kanale na YouTube. No to do zobaczenia po drugiej stronie i wcale nie mam na myśli, że... Witamy w Dar es Salaam. Okej. A tutaj w ogóle ten ziomuś jest dobry z tą babką, są razem, bo nas poprosili, czy możemy ich przepuścić, bo są z dzieckiem. Zobaczcie, babka ma dziecko, torbę na głowie, a on sobie stoi wyluzowany, bez niczego, nawet bagażu nie ma. Myślisz, że Frank się zmienił, czy tak samo wygląda? Nie przytył troszkę? How would you say how many Christians, Catholics are in the Dar es Salaam? Oh, it's a big number. Big number? In the city, 60% is a Christians. How many? 60. 60, so more than half is Christians. Yeah.